parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zakrzowie młodzi aktorzy odtworzyli wydarzenia sprzed 2000 lat. Jasełka tradycyjnie zostały przygotowane z okazji obchodzonego w styczniu Dnia Babci i Dziadka. Jasełka odgrywane w zakrzowskim kościele to już wieloletnia tradycja, mają już ponad 20 lat. Każdego roku z wielkim zaangażowaniem przygotowuje je wspólnie z dziećmi Aneta Surowiec, nauczycielka i organistka w miejscowej parafii. Za każdym razem scenariusz jest inny. Nawet jeżeli się powtarza jakiś tam wątek, to coś innego dodajemy. Niezmienna jest tylko grupa dzieci, bo zawsze jest to około 35-30 dzieci z całego osiedla. Zawsze włączają się nowe osoby, które przychodzą tutaj mieszkać. Są też już weterani, czyli młodzież, która się przygotowuje do sakramentu bierzmowania. I myślę, że to jednak jednoczy parafię. Do udziału w tym przedstawieniu ani dzieci, ani młodzieży namawiać nie trzeba. Sami zgłaszają chęć występowania. Sceptycznie podchodziłam, szczególnie po pandemii, do tych jasełek, bo myślałam, że się nie uda wskrzesić, ale jednak się udało i sami już w październiku właściwie zaczęli dopytywać, kiedy jasełka. Także od listopada trwały próby. W listopadzie odbyło się rozdanie ról i potem po świętach Bożego Narodzenia już intensywne próby 2-3 razy w tygodniu wspólnie z rodzicami. Właśnie co roku właściwie jest. To jest dla mnie fantastyczne przeżycie w ogóle brać udział w próbach i w ogóle w samym tym przedstawieniu i samo to, że możemy mimo naszego młodego wieku jakieś takie nasze aktorskie, może zobaczyć, czym jesteśmy dobrze, jakieś takie aktorskie, może jakiś talent siebie wydobyć i tak dalej. To jest naprawdę przewspaniała rzecz uczestniczyć w takich jasełkach. Ja osobiście od małego biorę udział w tych jasełkach i tak mi się to spodobało, że teraz co roku biorę udział. Ale role macie co chwilę chyba inne, tak? Tak, co roku mamy inne. Na przykład ja rok temu byłam pasterką, a tutaj kolega był rok temu Herodem. Kim ty w ogóle dzisiaj jesteś? Wróbelkiem. I co robiłaś dzisiaj? Śpiewałam, mówiłam rolę. Przygotowywaliście się długo czy krótko? Tym razem scenariusz został oparty na jasełkach Adama Szafrańca pod tytułem Broda Heroda. W pięknie udekorowanej świątyni młodzi aktorzy odtworzyli wydarzenia sprzed 2000 lat. Ta szczególna noc narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa została przybliżona m.in. przez małych aniołków, skromnych pastuszków, potężnego i okrutnego króla Heroda, a także trzech mędrców ze wschodu. W przedstawieniu towarzyszyły kolędy i pastorałki. Jestem gwiazdeczka, co świeci na niebie. Drogę ludziom wskazuje mamy Jezus do ciebie. Przyprowadzę ci pasterzy i królów z osadu. Zobaczysz, że za chwileczkę będzie tu dużo narodu. Zaśpiewamy ci pioseneczkę, by wesoło było, żeby stado aniołeczków z tobą się bawiło. A babciom i dziadkom też życzenia złożę, by wnuczkowie grzeczni byli jak dzieciątko Boże. Jasełka były jednocześnie prezentem dla babci i dziadków, którzy nie tak dawno, bo 21 i 22 stycznia, obchodzili swoje święto. Nie mogło zatem zabraknąć upominków i życzeń od wnuków. Ja życzę zdrowia, dużo życia i szczęścia. Ja życzę mojej babci na pewno dużo, dużo zdrówka, a dziadkowi też i po prostu takich miłych, szczęśliwych, radosnych dni. A ja i dziadkom i babkom dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, szczęścia, spełnienia marzeń i radości, no i żeby długo, 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 długo żyli.